Witamy Państwa w cyklicznym programie Bez Komentarza. Witam słuchaczy Radia Fama na 92,9 FM i telewidzów telewizji Amazing. Dziś naszym gościem jest osoba związana ze środowiskiem kultury w Tomaszowie, pani Krystyna Marcinkowska, była dyrektor Spółdzielczego Ośrodka Kultury Przyjaźń. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Panią, witam słuchaczy. Pani dyrektor, przyjaźń i kultura to już taka tradycja tomaszowska, właściwie legenda. Proszę nam tak pokrótce przybliżyć historię przyjaźni. No, Spółdzielczy Ośrodek Kultury wcześniej nazywał się Klubem Przyjaźń Spółdzielczym. Powstał w roku 1964. Jego pierwszą siedzibą było lewe skrzydło hotelu Mazowiecki. Jeszcze wtedy nie było tego frontonu, tylko były dwie oficyny hotelu i w lewej części był Spółdzielczy Ośrodek Kultury. Powstał dzięki spółdzielniom, które istniały w Tomaszowie, Spółdzielniom Spółdzielczości Pracy i Związkowi Spółdzielni Wojewódzkiemu w Łodzi. Ten ośrodek bardzo prężnie działał. Był to taki ośrodek, do którego młodzież się garnęła. No, musiała sobie zasłużyć. Znam to z autopsji, że musiała mieć osobę wprowadzającą, która ręczyła za nią. I wtedy można uczestniczyć było w zajęciach i spotkaniach, które były tam organizowane. Działalność się rozwijała. Spółdzielczość stwierdziła, że jest to za mały obiekt dla tej działalności i nadarzyła się okazja kupna willi na ulicy Świętego Antoniego 55. Była to willa po doktorze Auszpachu, znanym w Tomaszowie. Spółdzielcy kupili, zrobili projekt, wyremontowali, przystosowali do działalności i wtedy już nazywał się to Spółdzielczy Ośrodek Kultury, nie klub, tylko już Ośrodek Kultury. No, oczywiście działalność się w dalszym ciągu rozwijała. Naszym tym sponsorem głównym już wtedy zaczął być Centralny Związek Spółdzielczości w Warszawie, nie Wojewódzki Związek, bo Wojewódzki Związek już przekazał ośrodek do Warszawy. No, ale oczywiście spółdzielnie tomaszowskie również partycypowały w utrzymaniu tego obiektu, no mniej więcej gdzieś w 25% potrzebnych pieniędzy, które były potrzebne na tą działalność. No i oczywiście znów ta działalność się rozwijała. Ośrodek był uznany przez Centralny Związek, więc powierzano ośrodkowi organizację ogólnopolskich przeglądów zespołów. Były co najmniej ze trzy takie, jak pamiętam, w latach 70. Również Centralny Związek miał bardzo dużo zespołów takich reprezentacyjnych, które wyjeżdżały za granicę na koncerty, więc i tutaj u nas też koncertowały takie zespoły i z wymiany nawet z Węgier był zespół pieśni i tańca. Także ośrodek w tym nowym obiekcie już zaczął działać w 1974 roku. I w 1984 roku obchodził swoje 20-lecie. Ja tak pokrótce nie będę o szczegółach mówić wcześniejszych więcej, bo mamy nie za wiele czasu. Więc obchodziliśmy 20-lecie. Ja już wtedy w tym ośrodku pracowałam, a dyrektorem cały czas od początku był pan Jerzy Buchalski. Na imprezie tej pięknej 20-lecia, gdzie otrzymywaliśmy jako ośrodek również różnego rodzaju medale i podziękowania, były władze Centralnego Związku z Warszawy i podjęto wtedy decyzję, że trzeba było rozbudować ten ośrodek. No, zaczęliśmy te sprawy później już po uroczystościach załatwiać. Pan Buchalski w 1986 roku odszedł na emeryturę. Ja zostałam dyrektorem po panu Buchalskim. I już w 1987 roku zaczęliśmy rozbudowę. Wcześniej przygotowaliśmy projekty, dość długo konsultowaliśmy z architektem, żeby w tym Domu Kultury znalazły swoje miejsce zespoły, żeby nie trzeba było jak do tej pory szybko niech jedni kończą, bo drudzy muszą wejść, bo mało sal, prawda? Więc tak planowaliśmy, żeby ten obiekt wypełnił wszystkie zapotrzebowania, jakie były wtedy.
Jednocześnie chcieliśmy zrobić dużą salę widowiskową na 250 miejsc, żeby można robić koncerty. Ta sala była zaplanowana z dużym zapleczem dla zespołów, bo i sale prób, i garderoby, i również miały być takie garderoby, które można było przekształcić na pokoje hotelowe, żeby zespół, który grałby przez 2 czy 3 dni koncertował, mógł zostać i nocować. Udało nam się ten projekt zrobić i tą rozbudowę zacząć w 1987 roku, tak jak mówiłam. No i do roku 90 sprawnie nam to wszystko szło. Już ten budynek nowy od frontu był czynny i w 90 roku weszła ustawa, która likwidowała Centralne Związki Spółdzielczości Pracy. W związku z czym nam powiedziano, że mamy zakończyć rozbudowę, że już nie mamy środków na ten cel, ale także i nie mamy środków na działalność. Więc trzeba było już myśleć o tym, żeby jakoś ten obiekt utrzymać. W momencie, kiedy już był powołany likwidator Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, no musieliśmy z nim wiele spraw uzgadniać. On był przekonany, że powinien to sprzedać, bo on jest od tego, żeby zlikwidować wszystko. No, jeszcze spółdzielnie, które istniały, również ja i cała Rada Opiekuńcza, muszę powiedzieć, że klub miał od początku istnienia Radę Opiekuńczą składającą się z przedstawicieli wszystkich spółdzielni. Ustaliliśmy, że no, w jakiś sposób musimy zacząć to starać się utrzymać i coś zrobić, żeby dla Tomaszowa ten Dom Kultury został, żeby nie został zmarnowany. Najpierw powołaliśmy Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Spółdzielczości Pracy, które mogło prowadzić działalność gospodarczą, żebyśmy mogli zarobić na utrzymanie tego obiektu. No jeszcze udało nam się likwidatora przekonać, że dopóki coś z nami nie zrobi, to jakieś pieniądze nam przekaże na bieżącą działalność i na ewentualne jakieś tam jeszcze pociągnięcie tej rozbudowy. No ale później już po prostu nie miał na to pieniędzy. I powiedział nam, żebyśmy już całą tą rozbudowę zakończyli i myśleli o tym, co dalej. No oczywiście on był cały czas przekonany, żeby to sprzedać. Ale wyszła poprawka do ustawy likwidującej centralne związki, w której można było powoływać spółdzielnie osób prawnych. I te spółdzielnie, które działały jeszcze, zebraliśmy się, powołaliśmy spółdzielnię osób prawnych, zarejestrowaliśmy w sądzie i wystąpiliśmy do likwidatora o przekazanie tego obiektu. I od 92, czyli 1992 roku do roku 2000 prowadziliśmy Ośrodek Kultury jako spółdzielnia osób prawnych, no szukając różnych rozwiązań tej działalności gospodarczej, żeby zarobić na utrzymanie i na działalność.
No to jest tak pokrótce historia, bardzo krótko przedstawiona. Co stało się z budynkiem, bo budynek jest do dziś, to znaczy no powiedzmy, że namiastka tego budynku i namiastka projektu, który tak naprawdę był w planach, bo to miał być Tomaszowski Ośrodek Kultury, coś co będzie reprezentowało tę kulturę w naszym mieście tutaj. Tak, no w zamyśle rozbudowy całego tego obiektu to miał służyć również całej spółdzielczości krajowej, dlatego że stwierdzono w Warszawie, że tak w centrum położony obiekt jest wspaniałym miejscem do przyjazdu zespołów z różnych stron, ponieważ my również mieliśmy w 1988 roku przegląd zespołów instrumentalno-wokalnych całej Polski, spółdzielczości, później mieliśmy warsztaty choreograficzne i tak stwierdzono, że faktycznie jest to świetne miejsce, żeby tutaj się spotykały z całego kraju zespoły spółdzielcze, a ośrodek również służył mieszkańcom Tomaszowa, bo my nie zamykaliśmy się tylko w gronie spółdzielców. Ośrodek był otwarty dla wszystkich i różne organizacje, stowarzyszenia również mogły korzystać. Wiele imprez się u nas odbywało. Także my służyliśmy mieszkańcom Tomaszowa i cały czas nam zależało na tym, żeby ten obiekt został dla Tomaszowa, żeby nie został sprzedany. I w 2000 roku wystąpiliśmy, bo stwierdziliśmy, że nasza działalność gospodarcza nie umożliwi nam skończenia tej sali widowiskowej, że to jednak te dochody, które są, to wystarczają na bieżące utrzymanie, ewentualnie remonty, czy jeszcze tam wykończenie niektórych pomieszczeń, ale to jest wszystko za mało, żeby tą salę skończyć. I zebrało się walne zgromadzenie spółdzielni i podjęliśmy taką decyzję, że wystąpimy do Urzędu Miasta z propozycją, żeby Urząd Miasta przejął nieodpłatnie ten majątek i po prostu no, jest prawie cały Dom Kultury, brakuje sali widowiskowej, a miasto nie miało Domu Kultury takiego, ponieważ w dawnych planach miasta był projekt powstania dużego centrum kultury, przy muzeum już była budowana biblioteka, gdzie w tej chwili jest dom handlowy Tomax i tutaj, gdzie sąd jest obecnie, miał być budowany dom kultury. Po 90 roku nowe władze, które były, stwierdziły, że nie ma na to pieniędzy i sprzedały ten obiekt biblioteki miejskiej prywatnym osobom, no i powstał dom towarowy, prawda? Więc no, upadła już ta koncepcja zrobienia dużego centrum, bo to byłoby pięknie, muzeum, dom kultury, biblioteka i jeszcze na zapleczu park z muszlą koncertową. No, był to naprawdę dobry projekt. I stwierdziliśmy, że no jeżeli miasto nie ma takiego dużego obiektu kulturalnego, gdzie można byłoby skupić różną działalność, a jednocześnie robić koncerty, bo będzie sala widowiskowa, wystąpiliśmy z taką propozycją i zarząd miasta ówczesny przyjął tę propozycję, więc została zrobiona wycena, prawie na 1 000 000 zł wyceniono obiekt, bez wyposażenia oczywiście, sam obiekt z działką. I przekazaliśmy miastu w 2001 roku ten obiekt i zarząd miasta podjął taką decyzję, że, no mam tutaj nawet takie ustalenia, mogę zacytować, że zarząd miasta po rozpatrzeniu sprawy i przyjęcia i ustalenia zarządcy Spółdzielczego Ośrodka Kultury Przyjaźń podjął następującą decyzję. Z dniem 1 stycznia 2002 roku Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ulicy Browarnej w Tomaszowie przyjmuje Spółdzielczy Ośrodek Kultury Przyjaźń i przygotowuje do przeniesienia swoją placówkę do obiektu przy ulicy Świętego Antoniego 55. Takie były ustalenia i później jeszcze miałam informacje z zarządu, że były przy projekcie budżetu na 2003 rok będą ujęte propozycje pieniędzy przekazanych na dalszy remont przyjaźni i już adaptację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, no ale w 2002 roku zmieniły się władze. Nowy pan prezydent nie realizował postanowień poprzedników, bo taka jest u nas w Tomaszowie niestety.